Cześć. Zapraszamy na nową serię filmów z Chorwacji. Cykl nosi nazwę Najpiękniejsze miejsca w Chorwacji. Oczywiście tych miejsc jest mnóstwo, natomiast my wybraliśmy część, które są Wam oczywiście doskonale znane, ale są też takie, które są mniej odwiedzane, a również są wyjątkowe. Zapraszamy na pierwszą część, zostańcie z nami do końca. Będziemy wdzięczni za każdą subskrypcję. Zaczynamy od miejscowości Paszka. Paszka to wyspa rybacka leżąca na południu wyspy Krk w Zatoce Farne w północnej Chorwacji. Paszka znajduje się w zielonej, dosyć wydajnej dolinie mieszczącej się na wyspie Krk. Jest ona po obydwu stronach ograniczona przez stronę skały. Woda jest tak błękitna, że przy pierwszym spojrzeniu jest praktycznie oślepiająca i wydaje się, jakby kolory były nierealne. Przenosimy się do Dalmacji, tym razem kolej na wyspę Hvar. Wyspa Hvar nazywana jest za jedną z 10 najpiękniejszych wysp na świecie. Jest to wyspa lawendy, typowych dalmatyńskich miasteczek oraz jest znana od czasów antycznych ze swojego strategicznego położenia oraz bogactwa. Przenosimy się do stolicy wyspy Hvar, do miejscowości o tej samej nazwie. Hvar jest to wiekowe miasto o bardzo bogatej historii. Jest to miasto praktycznie przez wielu uznawanych jako miasto z bajki dzięki swojej architekturze, wspaniałej przyrodzie i wyjątkowo łagodnym klimacie. Musicie wiedzieć, że cała wyspa Hvar jest jedną z najbardziej słonecznych na całym Adriatyku. W miejscowości Hvar każdy może znaleźć coś dla siebie.
dla duszy, dla ciała. A co więcej, a niedawno na miejscowości Kwar była obchodzona 140. rocznica krzewienia plastiki. Czas na Caftat. Caftat to mała miejscowość leżąca w południowej Dalmacji. Miasteczko cieszy się sławą najładniejszego małego miasta na wschodnim wybrzeżu Adriatyku. A Caftat leży około 20 km na południe od Dubrownika i obecnie stanowi turystyczne i kulturalne centrum w gminie Konawle. Czas na Półwysep Prywlaka. Prywlaka jest to najbardziej na południe wysunięty skrawek Chorwacji, położony nad znaną i popularną Bogą Kotorską. Jest to miejsce, które graniczy z Czarnogórą. Po drugiej stronie widzicie już Czarnogórę i Bogę Kotorską. Kolejnym miejscem wartym uwagi jest Wrańsko Jezero. Wrańsko Jezero to największe jezioro w Chorwacji, położone w północnej części Dalmacji, na północny wschód od miejscowości Pakosztany. Od Adriatyku oddzielone jest ono pasem lądu o szerokości od 0,5 do 1 km. A co ciekawe, nad jeziorem znajduje się punkt widokowy Kameniak, z którego roztacza się piękna panorama na wyspę Murter oraz na Kornati. Wizytę w tym miejscu szczególnie polecamy tuż przed zachodem słońca, ponieważ kolory są niesamowite i widoczność na wyspę Kornaty jest po prostu wspaniała. To już koniec tego odcinka. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy oczywiście na kolejny odcinek, w którym mówimy o Split, Makarska, Zadar i wiele innych.